W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak za pomocą funkcji tekstowych wyciągnąć z adresu e-mail tylko login, czyli interesuje nas de facto wszystko, co w adresie e-mail mamy zapisane przed małpą. W poprzednim filmie na moim kanale pokazałem Wam, jak rozdzielić teksty, i tutaj również moglibyśmy rozdzielić ten tekst za pomocą narzędzia tekst jako kolumny, ale ja chcę Wam pokazać inny sposób, a mianowicie chcę Wam pokazać użycie dwóch funkcji tekstowych, które również w sposób dosyć szybki i przyjemny pozwolą nam ten login tutaj wyciągnąć bez konieczności tworzenia dwóch osobnych kolumn, gdzie będziemy również mieli tą końcówkę maila. Użyjemy więc funkcji dwóch. Pierwszą funkcją, którą będziemy potrzebować, będzie funkcja, która wyciągnie mi z lewej strony mojego adresu e-mail. Wskazaną liczbę znaków, no bo login znajduje się po lewej stronie, czyli mamy login, małpę, a później mamy końcówkę maila. Funkcja, która wyciąga ten tekst z lewej strony, nazywa się po prostu lewy. Równa się lewy. Funkcja lewy ma dwa argumenty. Pierwszym jest tekst, z którego my będziemy wyciągać wskazaną liczbę znaków. W tym przypadku będzie to oczywiście nasz adres e-mail, czyli zaznaczam komórkę tutaj pierwszą z adresem pierwszym e-mail. Dodaję średnik. No i teraz zaczyna się ta bardziej skomplikowana część, czyli musimy napisać, ile znaków z lewej strony z tego adresu e-mail chcemy wyciągnąć. Zwróćcie uwagę, że te adresy e-mail mają różną długość niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe. No to skąd my będziemy wiedzieli, ile tych znaków my musimy wyciągnąć? Tym stałym wspólnym elementem dla każdego adresu e-mail jest to, że po loginie mamy małpę, a po małpie mamy kolejną część wskazującą stronę, gdzie dana poczta została założona. Czyli pozycja małpy mówi nam po prostu, w którym miejscu kończy się nasz login. Musimy więc znaleźć numer, pozycję właśnie tego symbolu małpy w całym naszym adresie e-mail. Przykładowo ten tutaj na dole adres. Mamy cztery cyferki, cztery tutaj literki na początku, później mamy małpę. Czyli małpa jest piąta, jest na pozycji piątej. I teraz funkcją, która znajdzie mi tą pozycję, jest funkcja o nazwie po prostu znajdź. Funkcja znajdź wskazuje nam na której pozycji w tekście znajduje się wybrany znak. Naszym szukanym tekstem w tym przypadku będzie oczywiście znak małpy. Znak małpy musimy zapisać w cudzysłowiu tak samo jak każdy zwykły tekst, który zapisujemy właśnie wewnątrz funkcji w cudzysłowiu. Czyli naszym szukanym tekstem jest małpa. średnik. Gdzie szukamy tej małpy? No, zaczynamy od komórki A6, czyli od tego naszego pierwszego adresu e-mail. Nie wiemy, jaka jest liczba porządkowa, więc pomijamy ten argument. Zamykam po prostu nawias. No i funkcja znajdź zwróci nam pozycję, w której znajduje się właśnie ten symbol małpy. Pamiętaj jednak, że będzie to zawsze o jeden więcej niż nasz login. Musimy więc dodatkowo odjąć jeszcze jedynkę. Od właśnie tego numeru, no bo o ile w tym ostatnim adresie małpa była na pozycji piątej, no to my będziemy chcieli wyciągnąć tak naprawdę 4 pozycje sprzed małpy, czyli U UIRP. Tak? Czyli jak odejmiemy od 5.1, no to będę miał 4 w przypadku tego adresu tutaj ostatniego. No i zamykam nawias jeszcze tylko dla funkcji lewy. Mam w ten sposób informację, że z lewej strony tego tutaj, tej komórki, tego tekstu wyciągam wskazaną liczbę znaków. Jaką liczbę znaków? Pozycja małpy minus 1. Klikam Enter, przeciągam formułę w dół i mam pobrany tylko login z każdego adresu e-mail. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, raz w tygodniu dodaję film dotyczący albo Excela, albo wdrożeń Benchlinker. Zapraszam również na moją stronę uirp.pl. Jeżeli masz pytania, interesują Cię szkolenia dla firm indywidualne, napisz na biuro małpa